Ludzkie gadanie. Podcast o ekonomii i wolności. Dzień dobry Państwu, Mateusz Benedyk, Instytut Misesa. Zapraszam na kolejny odcinek Ludzkiego gadania, podcastu o ekonomii i wolności. Dzisiaj moim gościem jest dr Norbert Slenzok, zajmujący się filozofią polityczną, etyką, filozofią ekonomii. I Norbert jest specjalistą od myśli społeczno-politycznej Hansa Hermana Hoppego. Dzień dobry, Norbercie. Dzień dobry, Mateuszu. Dzień dobry Państwu. I w związku z tą Twoją specjalizacją chcieliśmy się po raz kolejny spotkać, żeby porozmawiać jeszcze o kilku wątkach właśnie myśli niemieckiego myśliciela, no może myśli myśliciela nie najlepiej to zabrzmiało, więc powiedzmy, że filozofa, ale tym razem porozmawiamy o tych punktach, które są czasami odbierane bardziej krytycznie, które też w swoim doktoracie bardziej krytycznie ty mniej lub bardziej potraktowałeś. I może z tych wątków zacznijmy od kwestii oceny monarchii, bo chyba najbardziej popularną książką Hoppego jest właśnie książka Demokracja, Bóg, który zawiódł, w której Hoppe relatywnie względem demokracji dość wysoką ocenę wystawia właśnie ustrojowi monarchicznemu. Jeśli mógłbyś krótko powiedzieć, dlaczego tak robi i dlaczego ewentualnie ta teza może nie wszystkich przekonuje? No, oczywiście. Na początek zauważę, że rzeczywiście masz rację. Niewątpliwie największym bestsellerem wśród prac Hoppego była właśnie Demokracja, Bóg, który zawiódł. Natomiast ja powiem tak. Ja się w ogóle zainteresowałem Hoppem wiele lat temu, przeczytawszy tę książkę właśnie. Ona jest bardzo inspirująca, bardzo taka wizjonerska, zwłaszcza dla początkujących czytelników w zakresie teorii i myśli libertariańskiej. Ona istotnie może być pewnego rodzaju objawieniem. Nie jest to, tego nie chcę powiedzieć, książka kiepska, ona ma wiele świetnych momentów, ale nie jest to na pewno najlepsza praca Hansa Hermana Hoppego. Gdybym miał komuś polecić tylko jedną książkę Hansa Hermana Hoppego, to na pewno nie wybrałbym tej, tylko myślę, że zacząłbym właśnie od teorii socjalizmu i kapitalizmu, która się nakładem Instytutu Misesa ukazała. A gdyby tak się złożyło, że rozmówca operowałby językiem niemieckim, to nawet chętnie jeszcze poleciłbym książkę Agentum Anarchie und Staat, własność, anarchia i państwo, którą Hoppe napisał jeszcze przed swoim wyjazdem do Stanów Zjednoczonych, która nie została przetłumaczona z języka niemieckiego, która w dużej mierze pokrywa się treściowo z teorią socjalizmu i kapitalizmu, ale przynajmniej pod względem treści filozoficznych jest według mnie książką lepszą. Podstawowe tezy, argumenty są tam obszerniej i bardziej przekonywająco wyłożone. Zwłaszcza wątek etyki argumentacyjnej, o którym ostatnio rozmawialiśmy, tam jest dużo lepiej wyłożony. W teorii socjalizmu i kapitalizmu to jest raptem jeden, mniej więcej 20-parostronicowy rozdział, gdy tymczasem w Agentum Anarchie und Staat jest to połowa książki, więc warto też uczyć się języka Goethego i czytać Hoppego w jego języku ojczystym. Ale to tak na marginesie. Jeśli chodzi o demokrację Boga, który zawiódł, to to, co jest w tej książce problematyczne, czy przynajmniej w głównym jej wątku, tym ustrojowym, dotyczącym porównania demokracji z innymi formami ustroju, czyli w ujęciu Hoppego przede wszystkim z monarchią i tym, co on nazywa ładem naturalnym, czyli anarchokapitalizmem. Problematyczne nie jest ujęcie demokracji przez Hoppego, bo tutaj trudno się z nim nie zgodzić. Jego zasadniczy pogląd na demokrację jako ustrój etycznie nieakceptowalny i ekonomicznie nieefektywny jest słuszny. Natomiast sporo słów krytyki można poświęcić, czy można sformułować na temat tej, tak jak powiedziałeś, relatywnej, porównawczej obrony monarchii. Hoppe to
warto po raz kolejny podkreślić, Hoppe monarchistą nie jest, chociaż zdarzają się i tacy, co w ten sposób jego książkę czytają. Hoppe twierdzi tylko, że jeśli już ma istnieć jakieś państwo, to ustrój monarchiczny jest korzystniejszy z punktu widzenia ochrony wolności i własności jednostki, niżeli ustrój demokratyczny, natomiast najlepiej oczywiście nie mieć żadnego państwa, stąd Hoppe, jak to wprost stwierdza, monarchistą nie jest i nie nawołuje do restauracji monarchii. Niemniej jednak jest to dla niego ustrój relatywnie lepszy. Dlaczego? Tutaj Hoppe posługuje się takim wprowadzonym przez siebie rozróżnieniem na rząd własności prywatnej i publicznej. Demokracja to jest rząd własności publicznej, gdzie wszyscy obywatele są traktowani jako uprawnieni do współuczestnictwa w procesach decyzyjnych, a zatem przekładając to na język praw własności, są traktowani jako współwłaściciele państwa, gdy tymczasem w monarchii mamy rząd własności prywatnej, to znaczy monarcha, król, książę uważa się za prywatnego właściciela swojego terytorium. I dalej argumentacja jest poniekąd bardzo prosta, ponieważ własność prywatna jest lepsza od publicznej, to też monarchia jest lepsza od demokracji, ponieważ monarchia, ustrój monarchiczny sprzyja, mówiąc krótko, bardziej dalekowzrocznemu, bardziej racjonalnemu planowaniu. W przeciwieństwie do demokratycznych tymczasowych zarządców, jakich Hoppe nazywa, temporary caretakers, dla których struktura bodźców wygląda tak, że poziom ich zamożności, poziom ich dochodu nie jest w żaden sposób uzależniony od skuteczności ich posunięć, zwłaszcza skuteczności ich politycznych posunięć w długim terminie dla długoterminowej pomyślności kraju, to nie mają oni żadnych bodźców do tego, żeby, jak to Hoppe wprost ujmuje, kraju nie zrujnować. Gdy tymczasem w monarchii kraj stanowi z punktu widzenia władcy cenne dobro kapitałowe, do którego konsumpcji nie można dopuścić, które należy traktować jako długofalową inwestycję, prowadząc taką politykę, która będzie sprzyjała rozwojowi kraju, która oczywiście z punktu widzenia Hoppego będzie polityką bardziej prorynkową, bardziej prowłasnościową i prowolnościową, niżeli polityka krótkowzrocznych, tymczasowych zarządców w systemie demokracji, żeby wprowadzić tutaj podstawową kategorię zaczerpniętą z nauk austriackiej szkoły ekonomii, którą Hoppe się posługuje. System monarchiczny korzystnie wpływa na preferencję czasową, to znaczy poziom orientacji na teraźniejszość u rządzącego, u panującego. O ile w demokracji mamy do czynienia z wysoką preferencją rządzących, wysoką preferencją czasową, to znaczy są oni zorientowani na konsumpcję owoców władzy tu i teraz bez oglądania się na długoterminową pomyślność kraju, o tyle w monarchii mamy bodźce, mamy taką strukturę bodźców, która promuje względnie niską preferencję czasową, to znaczy monarsze zależy na tym, żeby kraj długofalowo prosperował. Monarcha jest bardziej zorientowany na przyszłość, a mniej na teraźniejszość, co skłania go do bardziej racjonalnej polityki. I tutaj w tej analizie jest kilka takich zasadniczych mankamentów, na które zwracałem uwagę w mojej pracy, ale też w takim wcześniejszym artykule już sprzed kilku lat poświęconym metodologicznej krytyce teorii Hoppego. Pierwszy taki zasadniczy mankament jest taki, że być może ze względu na pewne nieścisłości wywołane dosyć popularnym, a mniej akademickim charakterem książki Demokracja, Bóg, który zawiódł, Hoppe wytwarza pewne fałszywe wrażenie co do statusu twierdzeń, które formułuje. We wstępie do Demokracji Boga, który zawiódł, obserwujemy, możemy przeczytać takie bardzo śmiałe twierdzenia metodologiczne, według których to, co Hoppe prezentuje, to jest aprioryczna, nieobalalna doświadczalnie, zawsze prawdziwa teoria społeczna, wysnuta wprost z zasad prakseologii, ogólnej nauki o ludzkim działaniu.
Ale takiemu bardziej krytycznie nastawionemu czytelnikowi natychmiast nasunie się taka obiekcja, czy aby na pewno sądom w rodzaju monarcha ma niższą preferencję czasową, ponieważ stara się maksymalizować zysk ze swoich ziem w długim terminie, w przeciwieństwie do demokraty, który i tak dalej, i tak dalej. Może się szybko nasunąć obiekcja, czy tego typu twierdzeniom faktycznie przysługuje taki sam status niepowątpiewalnych pewników, jak innym przytaczanym przez Hoppego takim klasycznym przykładom sądów apriorycznych w stylu coś, co jest całkowicie zielone, nie może być całkowicie czerwone, albo nawet jak Mizesowski aksjomat działania, twierdzenie, że podmioty działają. Faktycznie to, co Hoppe robi, to znaczy cała ta jego analiza porównawcza monarchii i demokracji jest oparta na pewnych weberowskich typach idealnych polityka demokratycznego i monarchicznego władcy, księcia czy króla. A typy idealne, czyli takie wyidealizowane, czyste typy odnoszące się do jakiegoś zjawiska społecznego, które nie stanowią uogólnień empirycznych, to znaczy nie uogólniają tego, co znajdujemy po prostu obserwując rzeczywistość, tylko wprowadzają jakiś taki czysty, racjonalny typ jakiegoś zjawiska, tak jak homo economicus na przykład, albo inne koncepcje tego rodzaju. Otóż tego rodzaju konstrukcje nie są sądami apriorycznymi w takim znaczeniu, że ich prawdziwość jest konieczna, nie można ich obalić. Typ idealny to jest na przykład też weberowski typ protestanta, który kierując się zasadami protestanckiej etyki oszczędza, akumuluje kapitał, jest pracowity. Więc wiadomo, że to nie są żadne konieczne twierdzenia, tak jak sądy matematyki czy logiki. Jest to raczej pewna, jak mówił Ludwig von Mises, koncepcja rozumienia historycznego, która może być trafna albo nietrafna. No i faktycznie te typy idealne, którymi się Hoppe posługuje, też mogą być krytykowane od strony swojej adekwatności historycznej. One nie są jakimiś czystymi kategoriami prakseologicznymi, dlatego że przypisują pewne konkretne wartościowania politykom, zarówno monarchicznym, jak i demokratycznym, a mianowicie przypisują im kierowanie się głównie wąsko rozumianym interesem ekonomicznym, to znaczy maksymalizacją monetarnego przychodu z ziem, która jest poddana ich władaniu. I to jest już samo w sobie mocno kontrowersyjne założenie, które według mnie decyduje o tym, że ten typ idealny monarchii u Hoppego jest dosyć ahistoryczny, a przez to, mówiąc wprost, mało wart. Przede wszystkim Hoppe, i to jest kolejny bardzo istotny zarzut, traktuje monarchę tak, jakby monarcha był kapitalistą. To znaczy egzemplifikacją czy przykładem pewnej funkcji katalaktycznej, jak to Ludwig von Mises nazywał, pewnej funkcji w gospodarce wolnorynkowej, która wiąże się z akumulowaniem kapitału na potrzeby inwestycji weryfikowanych przez wolny rynek. I przez na tym wolnym rynku, siłą rzeczy, przez konsumentów, którzy swoimi dobrowolnie manifestowanymi preferencjami, działaniami weryfikują, czy dane decyzje dotyczące użytku z kapitału były słuszne, czy niesłuszne. Natomiast coś takiego w ogóle nie zachodzi w przypadku monarchów. To podejście Hoppego ignoruje zupełnie słynne rozróżnienie Franza Oppenheimera pomiędzy środkami politycznymi, czyli opartymi na przymusie, i środkami ekonomicznymi, opartymi na dobrowolnych relacjach. Tylko w warunkach systemu ekonomicznego, opartego na zasadach ekonomicznego podziału dóbr, a nie politycznego, może zachodzić właściwie rozumiana wycena dóbr kapitałowych. O tym nas poucza Misesowski teoremat niemożliwości socjalizmu, o tym też dużo pisze Rothbard w Man, Economy and State, czy po polsku w ekonomii wolnego rynku. Natomiast monarchowie działają w zupełnie innym systemie bodźców, kierują się kryteriami politycznymi, ponieważ właśnie są politykami. Nie ma czegoś takiego jak wolny rynek państw w tym znaczeniu, że nie istnieje żaden system ewaluacji posunięć monarchów w stosunku do ich kapitału oparty na dobrowolnych
wartościowaniach konsumentów. Raczej nawet jeżeli monarchowie czasami, bo to tak przecież faktycznie bywało, handlują ze sobą swoimi ziemiami, to robią to w ramach pewnej struktury politycznej i kierują się też politycznymi kryteriami. Na przykład dla monarchy istotną częścią wartości jego ziemi będzie to, czy powiedzmy jakieś twierdze się tam znajdują, które można wykorzystać w działaniach obronnych albo zaczepnych z drugiej strony. Niekoniecznie natomiast przychód z tych ziem musi go interesować, tym bardziej przychód długoterminowy. Też należy pamiętać o tym, że związek pomiędzy przychodem rządzących, a dobrobytem ziem, którymi zarządzają, jest w gruncie rzeczy dosyć ograniczony. To znaczy znamy mnóstwo przykładów. Takim ostatnim świeżym jest choćby Korea Północna dyktatorów, którzy opływają w luksusy, gdy tymczasem ich lud cierpi nędzę. I można się spodziewać, że użyteczność krańcowa jakiegoś dodatkowego przychodu, który oni by uzyskali, gdyby ich kraj był bogatszy, jest dla nich niewielka, bo oni i tak już dużo mają. Mogą z drugiej strony jako politycy być zainteresowani tym, żeby ich poddani byli raczej biedni, zastraszeni i niezdolni do oporu niż bogaci i niezależni, bo wtedy mogliby stanowić zagrożenie dla rządzącego. Więc znowu tutaj ta polityczna struktura bodźców zupełnie inaczej niż to przewiduje Hoppe może ukierunkowywać działania monarchy. No i poza tym trzeba jeszcze zwrócić uwagę na to, że analiza Hoppego jest dosyć redukcjonistyczna, co jest zaskakujące w przypadku libertarianina. Kiedy sobie czytamy przykłady, którymi Hoppe ilustruje, historycznymi przykładami, to mam na myśli, kiedy sobie na te historyczne przykłady, którymi Hoppe ilustruje swoją myśl, spojrzymy, to tam się pojawiają kwestie dotyczące historycznej wysokości podatków w monarchiach, polityki monetarnej, wielkości biurokracji, tego typu rzeczy. Natomiast no już na przykład kwestie wolności słowa, wolności druku na przykład są tam pominięte. Wiemy, że monarchie nowoczesne, monarchie absolutne, czy już bardziej ograniczone monarchie takie, jakie funkcjonowały chociażby w wieku XIX, tego rodzaju wolności dosyć mocno limitowały, co jest zrozumiałe, dlatego że każdy system autokratyczny opiera się na zagwarantowanym monopolu już nie tylko państwa, ale jakiejś konkretnej grupy ludzi albo jednego człowieka czy jednej dynastii w ramach państwa na rządzenie. I ten system, jeżeli ma się utrzymać, jeżeli autorytet ludzi, którzy w nim dzierżą władzę, ma się utrzymać, a w przypadku instytucji takiej jak monarcha ta kwestia autorytetu jest szczególnie istotna, system taki musi być zabezpieczony przed krytyką, ośmieszeniem, przed wszelkiego rodzaju konkurencją. Więc też niejako w naturę monarchii jako instytucji politycznej, a nie ekonomicznej instytucji podobnej do funkcji kapitalisty w gospodarce wolnorynkowej, wbudowane jest to, że przynajmniej niektóre swobody dla libertarian istotne muszą być ograniczone. To może tyle. Można by ten temat jeszcze kontynuować, ale wydaje mi się, że te najistotniejsze obiekcje wymieniłem. A to może jeszcze takie krótkie pytanie mi się nasunęło. Jakby, bo po demokracji jeszcze jakby powstały kolejne prace poświęcone, powiedzmy, ogólnie historii ludzkości, takiej właśnie w dziwnym statusie, to jest niby taka a prioryczna historia. Czy to uważasz, że to ma jakąś wartość poznawczą? Bo jak się rozumie, ta krytyka by się stosowała raczej do większości tych prac Hoppego. A właśnie, że nie. Szczerze mówiąc, to jest też taka trochę memifikacja Hansa Hermana Hoppego, która ma kilka takich głównych aspektów. Tak, ci, którzy się interesują, powiedzmy, internetowymi losami idei libertariańskich, to wiedzą, że Hans Hermann Hoppe jest bardzo memicznym myślicielem. Istnieją całe strony na Facebooku, które się zajmują produkcją memów mu poświęconych. Na YouTubie możemy słuchać, co zresztą polecam, bo to znakomite utwory są, tak zwanych Hoppe Wave'ów, gdzie w muzykę elektroniczną wkomponowane są różnego rodzaju wykłady Hoppego i te takie bardziej doraźne i te bardziej teoretyczne. Są całe dwa segmenty. What must be learned i what must be done. Właśnie pierwszy taki bardziej teoretyczny, drugi bardziej praktyczny.
serdecznie polecam. Jednym z aspektów tej memifikacji, oprócz tych takich słynnych rzeczy około helikopterowych, nazwijmy to, jest właśnie Hans Hermann Hoppe jako człowiek a priori. To nawet taki dowcip powstał, że istnienie Hansa Hermana Hoppego nie jest faktem, tylko jest prawdą a priori. Ale wbrew pozorom Hoppe nie twierdzi, że wszystko, co mówi, jest prawdą a priori. Jeżeli sobie weźmiemy właśnie tę jego książeczkę sprzed kilku lat, Short History of Mankind, ona jest wydana po polsku też jako krótka historia człowieka, tylko że ona zawiera też w tym polskim wydaniu inne artykuły, których nie ma w oryginale. Te polskie wydania są takie trochę przemieszane, jeśli chodzi o układ i zakres tekstów, które obejmują, to Hoppe tam pisze we wstępie wprost, że to, co on prezentuje, to nie jest żadna a prioryczna historia ludzkości. To jest ekonomicznie informowana czy oświecona historia ludzkości. Historia, jak to historia, jest nauką empiryczną, mówi Hoppe, i on się do empirycznych badań odwołuje. Natomiast związek z ekonomią austriacką i jej a priorycznymi twierdzeniami polega tylko na tym, że one pozwalają nam właśnie te twierdzenia a prioryczne interpretować pewne dane historyczne w świetle praw ekonomicznych, a nie wbrew tym prawom ekonomicznym. Ale to nie znaczy, że z aksjomatu działania czy jakichś innych aksjomatów możemy sobie wydedukować historię ludzkości od człowieka z Kromanią do Maria Rothbarda. Hoppe czegoś takiego nie twierdzi i nie robi. Ja uważam, że te jego takie syntezy historyczne są zupełnie niezłe, bardzo ciekawe, na pewno z wieloma elementami można tam dyskutować właśnie na gruncie empirycznym. Tutaj chociażby się pojawia kwestia udziału inteligencji i zmian w poziomie przeciętnego IQ w rozwoju społecznym. Hoppe się bardzo mocno wpisuje w ten nurt, silnie eksponujący ten czynnik jako główny, a może jako jeden z głównych, a bodaj czy nie główny czynnik rozwoju historycznego. To są rzeczy dyskusyjne, ale wartościowe i nadające się do dyskusji. Nie jest to żadna a prioryczna historia wszystkiego, wbrew pozorom. Okej, to może przejdźmy do kolejnego kontrowersyjnego punktu myśli Hoppego. Kilka lat temu, jak Instytut zorganizował panel dyskusyjny o imigracji w filozofii libertariańskiej, to znajdowałeś się po tej stronie stołu, gdzie byli raczej, powiedzmy, zwolennicy tego, że można libertariańsko imigrację ograniczać, i prezentowałeś właśnie mniej więcej to, co pisał Hoppe. I jak rozumiem, nieco twoje zdanie się zmieniło od tamtego czasu. Tak, stanowczo się zmieniło. Młodość durna i chmurna, że się tak wyrażę. Ale może na początek rozdzielę dwa porządki. Pierwszy porządek to jest taki porządek praktyczny. Nasza ocena skutków masowej imigracji z niezachodnich kręgów cywilizacyjnych dla zachodnich społeczeństw i perspektyw rozwoju libertariańskiego społeczeństwa w tym kręgu cywilizacyjnym. To jest jedna rzecz, którą trzeba traktować zupełnie osobno od rozważań etycznych dotyczących przyznania państwu prawa do limitowania imigracji. Hoppe ma jasne stanowisko w obu tych sprawach, to znaczy uważa, że imigracja jest po pierwsze szkodliwa, ponieważ wpuszcza się do Europy czy do Stanów Zjednoczonych masy ludzi, których kod kulturowy nie pozwala im na zrozumienie i przyjęcie przesłania wolności, podstawowych wolnościowych zasad cywilizacji zachodniej. I tutaj ze swojej strony dalej uważam, że można się z Hoppem zgodzić. Ja pod tym względem nie zmieniłem poglądów, to znaczy dalej wolałbym Europę czy Stany Zjednoczone, w których byłoby dużo mniej imigrantów z Bliskiego Wschodu czy z krajów Magrebu. Natomiast libertarianizm jest bardzo pryncypialną filozofią i tutaj kluczowa jest kwestia druga, czy państwo ma prawo tych ludzi nie wpuszczać. I Hoppe twierdzi, że ma prawo. Natomiast ja tutaj właśnie zdanie już zmieniłem i sądzę, jakkolwiek mógłbym tego oczekiwać czy sobie życzyć, że nie mamy prawa odmówić tym ludziom wstępu, dopóki rzeczy mają się tak, jak się mają, i dopóki na straży naszych granic miałyby stać monopolistyczne aparaty przymusu, czyli państwa.
A jakby gdzie te różnice w argumentacji by się pojawiły? To znaczy tak, argument Hoppego w gruncie rzeczy jest dosyć niejasny, powiem tak. Na niego się składają dwa elementy, dwie tezy. Pierwsza teza to jest teza o własności publicznej jako własności nie niczyjej, jako nie ziemi niczyjej, tylko własności podatników, bo to jest fundamentalny problem, który musimy jakoś rozstrzygnąć. Dopóki, no bo wiadomo, w ładzie stuprocentowego kapitalizmu, w ładzie naturalnym, anarchokapitalizmie, czy jak chcemy to nazwać, zasadniczo nie ma problemu polityki imigracyjnej, ponieważ każdy właściciel każdej działki ziemi prowadzi swoją politykę imigracyjną. Nie ma rzeczywiście prawa do migracji w tym znaczeniu, że własność prywatna oznacza prawo do dyskryminacji, ponieważ bycie właścicielem to bycie ostatecznym decydentem w odniesieniu do danego dobra, a więc każdy jako ostateczny decydent w odniesieniu do swojej ziemi może decydować, kogo wpuszcza, a kogo nie, więc imigracja znika jako problem moralny do rozstrzygnięcia na poziomie polityki publicznej, tak byśmy to mogli sformułować. Ale dalej pojawia się kwestia tego, że przecież nie żyjemy w takim społeczeństwie, żyjemy w społeczeństwie rządzonym przez państwo. I teraz jak właściwie mamy się odnieść do terenów, do których państwo rości sobie tytuły własności, czyli chodzi tutaj o tak zwaną domenę publiczną. Czy ta ziemia jest niczyja i w związku z tym jest podatna na akty pierwotnych zawłaszczeń, a państwo nie ma żadnego głosu decyzyjnego, moralnie uzasadnionego w jej sprawie, co jest nawiasem mówiąc takim bardzo inspirującym stanowiskiem, jeżeli ktoś właśnie na przykład uważa, tak jak ja teraz też sądzę, że ziemia państwowa jest w większości, o czym zaraz, dlaczego w większości ziemią niczyją, to nic z moralnego punktu widzenia nie stoi na przeszkodzie, żeby na przykład przyjść w środku nocy na ulicę Marszałkowską w Warszawie, ogrodzić tam część płotem i ogłosić, że nikogo nie wpuszczamy i nie interesuje nas zapotrzebowanie na ruch drogowy. Bardzo bym chciał zrobić coś takiego, ale się boję. Natomiast już mówiąc bardziej serio, to jest jedna alternatywa, że własność publiczna jest ziemią niczyją. I w takim przypadku nie mamy też prawa zabronić imigrantom wjeżdżać, bo każdy może sobie chodzić po ziemi niczyjej. A druga alternatywa, którą Hoppe zaproponował, to jest własność publiczna jako własność podatników. Hoppe twierdzi, i to jest właśnie bardzo niejasny punkt jego koncepcji, że to podatnicy jako ci, którzy się złożyli przymusowo na utworzenie domeny publicznej, to znaczy na przykład w podatkach składali się chcąc nie chcąc na to, żeby wyprodukować publiczne chodniki, drogi i autostrady, oni w związku z tym są właścicielami tej domeny publicznej. Każde inne rozwiązanie, które pozwalałoby zajmować czy zawłaszczać fragmenty domeny publicznej innym ludziom, którzy nie znajdują się z nią w tego rodzaju związku jak lokalni czy miejscowi podatnicy, urągałoby według Hoppego elementarnej sprawiedliwości w stosunku do ofiar państwa. Ale teraz natychmiast się nasuwa pytanie, w jaki sposób właściwie podatnicy nabywają ten rzekomy tytuł własności do domeny publicznej. Jak wiadomo, z punktu widzenia libertariańskiej teorii praw własności, libertariańskiej teorii sprawiedliwości, takiej jaką Hoppe lansuje, istnieją właściwie cztery i tylko cztery sposoby, na które można wziąć jakieś dobro na własność. Pierwszy sposób to jest pierwszy i najważniejszy. To jest pierwotne zawłaszczenie. Mówię najważniejszy, dlatego że z tej prawomocności pierwotnych zawłaszczeń bierze się potem prawomocność wszystkich dalej powstających tytułów własności. Drugi sposób to jest jakiś dobrowolny transfer, czy to wymiana handlowa, czy to jakiś podarunek, czy to dziedziczenie. Trzeci sposób to jest wyprodukowanie czegoś. A czwarty związany jest ze sprawiedliwością naprawczą, z jakimiś roszczeniami kompensacyjnymi. Jeżeli na przykład coś zostało mi ukradzione, to mogę się domagać za to jakiejś rekompensaty i nabyć w ten sposób sprawiedliwy tytuł własności do jakiegoś dobra, które właśnie otrzymuję w akcie rekompensaty za wcześniej wyrządzoną mi krzywdę, za wcześniejsze naruszenie moich praw. Jest jasne, że podatnicy nie zawłaszczyli w drodze pierwotnego zawłaszczenia domeny publicznej. Nic takiego po prostu nie miało miejsca. Również nie została im przekazana przez nikogo na zasadzie dobrowolnego transferu.
Intuicyjnie wydawałoby się, że właśnie jako jej producenci mogą sobie rościć do niej prawa, ale to tylko na pozór, dlatego że nie każdy akt finansowego uczestnictwa w produkowaniu czegoś owocuje uzyskaniem tytułu własności do tego czegoś. Gdyby było inaczej, to instytucja sponsoringu by była niemożliwa. Każdy, kto by coś współfinansował, stawałby się z automatu właścicielem tego czegoś, a tak nie jest. Uzyskanie tytułów własności poprzez finansowy udział w produkcji czegoś musi być poprzedzone jakimiś ustaleniami kontraktowymi, czego też nie ma w przypadku podatników i ich rzekomej własności domeny publicznej. No i wreszcie, to jest pomysł wprowadzony przez Stefana Kinselę do dyskusji, bo Hoppe o tym nie pisze. U niego mamy pewną niejasność, bo właśnie Hoppe nam zupełnie nie mówi, w jaki to sposób podatnicy mają zostawać właścicielami domeny publicznej. Natomiast Kinsella zaproponował rozwiązanie, które jest najbardziej płodne i szczerze mówiąc najdłużej się nad nim zastanawiałem. To znaczy takie rozwiązanie, że podatnicy uzyskują prawo do decydowania o własności publicznej na mocy, czy tytuł własności po prostu, do własności publicznej na mocy rekompensaty, w drodze rekompensaty. Jakaś rekompensata im się za to należy, jakichś cierpień doznali ze strony państwa, państwo niczego innego nie ma poza tą domeną publiczną, więc może zrekompensować podatnikom ich krzywdy właśnie w ten sposób. Na takiej zasadzie, jak powiedzmy, gdybym ja ci ukradł jakąś dużą kwotę i potem tej kwoty już nie miał, żeby ci oddać, to mógłbyś w ramach realizacji roszczenia kompensacyjnego powiedzmy zająć moją łódź, przy założeniu, że łódź jest jedyną rzeczą, której mam. Znaczy nie wyprodukowałeś łodzi, ale ją bierzesz jako rekompensatę. Ale tutaj pojawiają się znowu dalsze problemy. Przede wszystkim rekompensata tutaj miałaby polegać nie na, tak jak to zawsze ma miejsce, normalnie w przypadku rekompensaty, na przekazaniu tytułu własności do czegoś, ponieważ państwo dalej rości sobie prawo do kontroli domeny publicznej, bynajmniej nie przekazuje go tego tytułu podatnikom, tylko dalej chce po prostu wyświadczać im jakieś usługi. I tą rekompensatą byłyby pewne usługi państwa, na przykład to, że policja nas chroni, że szpitale nas leczą, że możemy korzystać z jakichś elementów infrastruktury i tak dalej, i tak dalej. Tylko że to oznacza, że w celu zrekompensowania nam, opodatkowania nas i monopolizacji różnych dziedzin gospodarki, państwo robiłoby co? Dalej by nas opodatkowywało i dalej monopolizowałoby niektóre gałęzie gospodarki. Czyli w celu rekompensaty robiłoby dokładnie to, za co rekompensuje. Czyli wydaje mi się, że mamy tutaj pewną sprzeczność. Owszem, można sobie wyobrazić rekompensatę na zasadzie przekazania podatnikom fragmentów domeny publicznej, ale można to sobie wyobrazić jako pewien scenariusz demontażu państwa, prywatyzacji państwa, kiedy się już je będzie likwidowało. Natomiast potraktowanie całej domeny publicznej jako wspólnej własności podatników wcale nie rozwiązuje problemu, a tylko go potęguje. Trzeba pamiętać, że ostatecznie nie ma czegoś takiego jak podatnicy. Są tylko pojedynczy ludzie, konkretne ofiary z konkretnymi roszczeniami i ich roszczenia kompensacyjne w zależności od wkładu podatkowego, w zależności od zakresu regulacji, jakim byli poddani, przez jakie byli krzywdzeni, musiałyby być jakoś osobno traktowane. W przeciwnym razie powstaje problem, który własność prywatna ma właśnie rozwiązywać w filozofii Hoppego, czyli nieskończony konflikt pomiędzy licznymi właścicielami tego samego dobra, z których każdy ma inne zdanie co do jego wykorzystania. To podejście Hoppego jest po prostu konfliktogenne, ponieważ jest dużo podatników o różnych preferencjach w różnych obszarach, na przykład w dziedzinie polityki imigracyjnej. To nie da się na przykład rozstrzygnąć, czy skrzywdzić jednych podatników, którzy są akurat za swobodą imigracji, nie wpuszczając imigrantów, czy może tych, którzy nie lubią imigrantów, skrzywdzić wpuszczając imigrantów. Właśnie po to istnieje własność prywatna, żeby takie spory rozstrzygać i właśnie dlatego ta teoria własności publicznej Hoppego nie jest żadnym rozwiązaniem. Ona po prostu generuje konflikty. Konflikty, które są zupełnie nierozstrzygalne i to nas prowadzi do drugiej tezy, na której się wspiera ta koncepcja Hoppego. To jest teoria zarządzania własnością publiczną, która mówi, że właśnie dlatego, że własność publiczna jest tak naprawdę własnością podatników, to dopóki państwo istnieje, skoro już musi i nie chce się wycofać z naszego życia, powinno działać jako reprezentant podatników, jako tymczasowy zarządca ich mienia, który w swoich działaniach stara się imitować takie działania, jakie by podjął prywatny właściciel, gdyby ta ziemia państwowa została
odzyskana, co też jest bardzo problematyczne z kolei z punktu widzenia teorii szkoły austriackiej, ponieważ z teorematu niemożliwości socjalizmu Ludwiga von Misesa wiemy, że państwo nie może imitować rynku. Dopóki rynku nie ma, to nie da się przewidzieć, jakie procesy by na nim przebiegały, jakie procesy by na nim zaszły. Nie wiemy na przykład, czy po prywatyzacji mienia publicznego ludzie, którzy by to mienie uzyskali, mieliby preferencje bardziej takie inkluzywne, otwarte, czy by wpuszczali na przykład uchodźców, czy by ich nie wpuszczali. Nie wiemy tego i żaden polityczny zarządca nie jest w stanie tego imitować. Krótko mówiąc, ta teoria Hoppego, jeśli się dobrze zastanowić, wchodzi ostatecznie w kolizję z dwoma fundamentalnymi dla libertarianizmu i szkoły austriackiej twierdzeniami. Pierwsze twierdzenie to to, że własność publiczna jest konfliktogenna i dlatego potrzebujemy własności prywatnej, żeby na poziomie zasad regulujących funkcjonowanie porządku społecznego zapewnić sobie pokojowe współistnienie. A po drugie, wchodzi ona w kolizję z tym misesowskim teorematem niemożliwości socjalizmu, ponieważ sugeruje możliwość imitacji rynku przez publicznych zarządców traktujących samych siebie jako reprezentantów podatników, imitujących posunięcia prywatnych menedżerów. Z tego powodu ta teoria jest nie do utrzymania. Okej, to przejdźmy może do kolejnego wątku. Mianowicie Hoppe czasami podkreśla, że libertarianizm, jak już byłby wprowadzony to nasze społeczeństwo prawa prywatnego, czy jak je nazwiemy, czy anarchokapitalistyczne, to żeby ono przetrwało, to powinno się kierować konserwatywnymi wartościami. I stąd Hoppe wskazuje, że drogą libertarianizmu powinno być raczej właśnie obok oczywiście promowania rozwiązań wolnościowych politycznie, to też jakby podkreślanie, że to te tradycyjne wartości, jak na przykład rodzina, to jest ta droga, która nas do tego społeczeństwa bezpaństwowego zaprowadzi. Co w tej myśli wydaje ci się trafne, a co cię nie przekonuje? Dzięki za dobrze sformułowane pytanie, w tym sensie, że ona mi fajnie organizuje wypowiedź, bo rzeczywiście jest tak, że to nie jest teoria, która w przeciwieństwie do teorii imigracji Hoppego jest błędna całkowicie. Ona ma swoje trafne elementy i ma swoje elementy nietrafne. Zacznę może od tego, co właśnie wydaje mi się trafnym w tej teorii. Jeśli o to chodzi, to Hoppe słusznie zwraca uwagę na to, że libertarianizm ze względu na koncepcję wolności, na której on jest oparty, to znaczy koncepcję identyfikującą wolność z takim stanem, w którym nasze sprawiedliwe prawa własności są przestrzegane, nie wikła się w pewne problemy czy trudności typowe dla stanowisk, które możemy sobie w uproszczeniu nazwać lewicowo-liberalnymi. Libertariańska koncepcja autonomii nie obejmuje tego, że możemy robić w ramach ekspresji naszej osobowości, co chcemy, że mamy prawo na przykład do tego, żeby być chronionymi przed zgubnymi wpływami tradycji, na przykład przed surowym ojcem, który będzie nas potępiał za to, że powiedzmy sobie, jesteśmy homoseksualistami i w ten sposób nam ograniczał wolność, ponieważ będziemy się źle czuć i w ten sposób pojawi się poważna przeszkoda na naszej drodze do samorealizacji jako osoby homoseksualne. W libertarianizmie czegoś takiego nie ma, dopóki nasze prawa własności nie są naruszane, to wszystko jest w porządku, żadna nasza wolność nie zostaje pogwałcona. Wolność nie oznacza prawa do robienia, co się chce. To jest to słynne rozróżnienie, które wprowadzał jeszcze John Locke w drugim traktacie o rządzie. Wolność i samowola, chyba tak się to przekłada na polski, liberty and license. Więc właśnie nie jest tak, że jest samowola i teraz wszyscy nawzajem walczymy ze sobą o to, kto sobie utoruje najwięcej miejsca w kulturze, tak jak to wynika z koncepcji współczesnej lewicy, kto zbuduje sobie swój safe space, jednocześnie likwidując safe space innych i w ten sposób utoruje sobie drogę do nieskrępowanego rozwoju. Wolność polega w libertarianizmie, tym rotbardowsko-hoppańskim, po prostu na tym, że cieszymy się naszymi prawami własności. I nie istnieje w libertariańskim społeczeństwie żadna taka instytucja, która
podważałaby, tak jak współczesne państwo podważa. Władze rodziny czy innych spontanicznych, oddolnych wspólnot nad dorastającym człowiekiem, czy nawet nad człowiekiem dorosłym, który musi sobie jakoś ułożyć życie z innymi w ramach ładu opartego na własności prywatnej. Czyli nie możemy na przykład domagać się innych, powiedzmy od właściciela hotelu, żeby umożliwił nam nocowanie tam z chłopakiem, kiedy i my jesteśmy chłopakiem, na podstawie jakichś praw antydyskryminacyjnych, ponieważ nie ma żadnych praw antydyskryminacyjnych. Własność prywatna, jak Hoppe często powtarza, oznacza prawo do dyskryminacji. Nie możemy też na przykład domagać się, tak jak powiedzmy John Stuart Mill się domagał w swoim słynnym traktacie odwalności, żeby państwo nas chroniło przed ignorancją naszych rodziców. Czyli na przykład przed tym, że nasi rodzice będą fanatykami religijnymi i nas poślą do jakiejś szkoły, gdzie się wykłada tylko kreacjonizm, a o teorii ewolucji twierdzi się, że jest to wymysł szatana. Też nie możemy się tutaj odwołać do żadnych uprawnień, które by nas przed tym chroniły, bo żadnych takich uprawnień nie ma według teorii libertariańskiej. I to jest ten aspekt, który pozwala wskazać, że pewne czynniki związane z pozbawieniem zwłaszcza rodziny, czyli tej dla konserwatystów centralnej instytucji, które pozbawiają dzisiaj rodzinę autonomii, które pozbawiają ją suwerenności, nie istniałyby w władzie libertariańskim. Poza tym Hoppe też słusznie zwraca uwagę na to, że w pewnej mierze przynajmniej rozwój pewnych zachowań niechętnie przez konserwatystów widzianych jest efektem działalności państwa opiekuńczego. Na przykład wartość rodziny spada w miarę rozwoju takich instytucji państwa opiekuńczego, jak ubezpieczenia przymusowe, emerytalne czy rentowe, jak publiczna edukacja, jak zasiłki dla samotnych rodziców, ponieważ prowadzenie wszystkich tych polityk wiąże się z przejęciem przez państwo ekonomicznych funkcji rodziny, a to z kolei oznacza, że rodzina pełni po prostu mniej funkcji i jej wartość z prakseologicznego punktu widzenia spada. Więc można się spodziewać, że w władzie takim libertariańskim istniałyby pewne przesłanki odrodzenia się pewnego rodzaju więzi społecznych, na których konserwatystom zależy. I to jest ta trafna strona, w skrócie, teorii Hoppego. Natomiast ona ma też punkty takie bardzo jednostronne, bym powiedział. Na przykład ty wspomniałeś o, powiedzmy, drugiej stronie tezy Hoppego, że nie tylko społeczeństwo libertariańskie było bardziej konserwatywne, ale już teraz musimy być bardziej konserwatywni, żeby przybliżyć budowę takiego społeczeństwa. Tutaj Hoppe słusznie zwraca uwagę na to, że promocja stylów życia mile widzianych przez kulturowych progresistów w dużej mierze odbywa się za pomocą narzędzi państwowych i z tego powodu, tak jak to zresztą widzimy choćby w przypadku ruchu LGBT, ludzie ci są szczególnie skłonni do popierania ingerencji państwa w życie prywatne po to właśnie, żeby chronić swoje style życia przed możliwymi działaniami prywatnych właścicieli stosujących różne zabiegi dyskryminacyjne. I to jest prawda, ale z drugiej strony przecież też rządzi nami rząd względnie konserwatywny. Na przykładzie polityki, którego, jak wspominałem w ostatnim podcaście, dobrze widzimy, że konserwatyści też potrafią nam zabierać smak życia, realizując z kolei postulaty konserwatywne za pomocą polityk sprzecznych z pryncypiami wolności i własności. Jest zresztą rzeczą dosyć zaskakującą, że Hoppe o tym zapomina, bo przecież raptem 12 lat przed demokracją, Bogiem, który zawiódł, gdzie pisze o tych wszystkich konserwatywnych kwestiach, napisał teorię socjalizmu i kapitalizmu, w której przestrzegał również przed etatystycznymi aspektami konserwatyzmu. I to jest jedna rzecz. Druga rzecz jeszcze jest taka, czy kolejna rzecz jest taka, że obraz tego konserwatyzmu, który miałby się, konserwatyzmu kulturowego, który miałby się szerzyć w społeczeństwie wolnorynkowym, też jest dosyć jednostronny. Hoppe tutaj całkowicie ignoruje pewne immanentne dla rozwijającej się czy rozwiniętej gospodarki wolnorynkowej czynniki, które też sprzyjają osłabieniu bodźców do podtrzymywania i rozwijania
tego, co się nie do końca precyzyjnie nazywa tradycyjnym stylem życia, czyli przede wszystkim stylem rodzinocentrycznym, tak moglibyśmy to nazwać. Przede wszystkim, jak zwracał uwagę choćby Józef Schumpeter, wolny rynek przez to, że generuje dużo dóbr, to też generuje szereg nowych strategii życiowych, z których możemy skorzystać po prostu nabywając dobra, które przedtem nie istniały. I w ten sposób rynek stwarza alternatywy dla tradycji, stwarza pewną dynamikę kulturową. Jeżeli, ilustrując rzecz jakimś prostym przykładem, cofnęlibyśmy się do początku XX wieku i wylądowali w jakiejś wsi w ówczesnej kongresówce, to raczej nas nie zdziwi, że ludzie tam wybierali tradycyjny styl życia, to znaczy szybko brali śluby, płodzili dużo dzieci i tak dalej. No bo właściwie jakie były alternatywy dla nich? Co miał taki chłop ze wsi pod Warszawą innego robić niż obrabiać pole i zakładać rodziny? Nie miał alternatyw w postaci korporacyjnej kariery i delegacji w całym świecie albo wspinania się na Mount Everest. Albo powiedzmy podróżowania na rowerze po Afryce i fotografowania murzyńskich wiosek w ramach samorozwoju. Nie miał takich alternatyw. To współczesny wolny rynek dał nam takie alternatywy, które są właśnie alternatywami dla tradycyjnego stylu życia. Więc to też jest taki aspekt, który też można by rozwijać. Jeżeli też patrzymy właśnie chociażby na kondycję rodziny, to musimy pamiętać, że rodzina traci swoje funkcje nie tylko na skutek ingerencji ze strony państwa opiekuńczego, ale też na skutek rozszerzania się społecznego podziału pracy, co jest znowu immanentną częścią procesów rynkowych. Jeżeli na przykład Hoppe mówi, że na skutek wprowadzenia przymusu emerytalnego spadają bodźce do zakładania rodziny, ponieważ już nie potrzebujemy dzieci, które nas utrzymają na starość. Państwo to za nas robi, a ściślej rzecz biorąc oczekujemy, że dzieci innych ludzi to za nas zrobią, albo zrobią to za nasze dzieci. To jest prawda. Ale z drugiej strony, tak samo kompetencje rodziny są wypychane na zewnątrz przez proces rynkowy. Na przykład ten nasz hipotetyczny chłop z podwarszawskiej wsi, urodzony powiedzmy w roku 1888, potrzebował żony do tego, żeby ona mu zrobiła jakiś obiad w czasie, kiedy on pracował w polu. Owszem, tak jak mówią współczesne feministki, kobieta była ekonomicznie uzależniona od mężczyzny, ale mężczyzna od kobiety też, dlatego że potrzebował jej do wykonania całego szeregu prac domowych, których nie byłby w stanie wykonać sam albo z braku czasu, albo z braku umiejętności. Natomiast każdy, kto wie, jak wygląda dzisiejsze życie, wie doskonale, że ktoś, kto nie ma żony, nie umrze z tego powodu z głodu, bo może choćby kupić sobie mrożoną pizzę z Biedronki. Nie jest to co prawda najlepszy posiłek i lepiej zjeść dobry obiad przygotowany przez mamę czy żonę, ale ta pizza z Biedronki też jakoś obleci. W związku z tym więzi ekonomiczne pomiędzy małżonkami, a co za tym idzie bodźce ekonomiczne do zawierania i utrzymywania małżeństw, też na skutek właśnie procesów rynkowych i rozwoju gospodarczego ulegają osłabieniu. Albo na przykład nie potrzebujemy już żony czy męża, żeby coś naprawić w domu, albo żeby posprzątać w domu, ponieważ coraz większą część spośród nas stać na miłą panią, która przyjdzie i posprząta, albo na wezwanie hydraulika, kiedy z rury zacznie wyciekać. To też są takie banalne, wydawałoby się, czynniki, ale też trzeba je brać pod uwagę, kiedy mówimy o ekonomicznym otoczeniu instytucji konserwatywnych, czy cenionych przez konserwatystów, takich jak rodzina. Więc to nie tylko państwo, ale wolny rynek też ma w tym swój udział i można się spodziewać, że ten udział w społeczeństwie w pełni wolnorynkowym tylko by się pogłębiał, a nie słabł. To może jeszcze krótko spróbujmy ostatni punkt omówić, który sobie tutaj dzisiaj wymyśliliśmy. Mianowicie najpierw Rothbard, a później także Hoppe od lat 90. wskazywali, że właściwą strategią już polityczną, w zasadzie taktyką polityczną, powinno być właśnie sprzymierzenie się powiedzmy z populistyczną prawicą, czyli w Stanach Zjednoczonych był to powiedzmy ruch skupiony na przykład wokół kandydatury Patricka Buchanana na kandydata republikanów na prezydenta i zdaje się, że Hoppe do dzisiaj jakieś takie swoje nadzieje na ten sojusz z prawicą cały czas wiąże.
Czy mógłbyś jeszcze ten punkt nam pokrótce omówić? Oczywiście, przy czym te nadzieje Hoppego są takie niejednoznaczne. Jeżeli sobie poczytamy jego teksty na ten temat, to on akurat jest jeszcze bardziej antypolityczny w takim wąskim znaczeniu tego słowa i jeszcze bardziej antypartyjny niż był Rothbard, też właśnie dlatego, że jest bogatszy o te doświadczenia lat 90. i w sumie jak on ocenia nieudany sojusz z paleokonserwatystami, którzy, jak Hoppe na to utyskuje, nie chcieli się nauczyć zasad porządnej wolnorynkowej ekonomii, snuli tam te swoje narodowo-socjalistyczne wizje obrony amerykańskiego producenta przed konkurencją z zagranicy i ochrony rodziny za pomocą konserwatywnego państwa opiekuńczego. Dlatego jedno z przemówień Hoppego w ogóle poświęconych tej kwestii tworzenia sojuszy libertarian z jakimiś szerszymi nurtami populistycznej prawicy kończy się takim wezwaniem: nigdy nie pokładajcie zaufania w polityce. I to aż szkoda, że tak sobie umeblowałem wypowiedź, bo mogłem o tym wspomnieć na końcu, bo uważam, że to jest dobre, taktyczne i strategiczne przesłanie dla wszystkich libertarian, którego się powinniśmy nauczyć od Hoppego, żeby właśnie nie pokładać nadziei w polityce rozumianej jako działalność partii politycznej, zabieganie o władzę w państwie, czy wprowadzanie reform libertariańskich drogą parlamentarną, czy jakąś pokrewną związaną z opanowaniem instytucji państwa, takich jakie one są. Natomiast Hoppe wydaje się, że bardziej liczy na to, że działalność populistycznej prawicy w jakimś zakresie zmityguje antywolnościowe posunięcia dominującej obecnie w świecie zachodu lewicowej ortodoksji. U niego na przykład pojawia się postulat, żeby wykorzystać populistyczną retorykę walki z przestępczością czy z chuligaństwem i żeby państwo, odwołując się do tego typu retoryki, państwo rządzone właśnie przez jakichś prawicowych populistów, stłumiło na przykład ruch Black Lives Matter. To nie będzie jakaś stricte libertariańska polityka, ale będzie służyła libertariańskim celom w tym znaczeniu, że będzie się wiązała ze skuteczniejszą ochroną własności prywatnej. Albo u Hoppego pojawia się taki postulat, przekładając to na język polski, bo on opracował taką listę bodajże 10 punktów prawicowego libertariańskiego populizmu, zmiażdżyć antyfaszystowską tłuszczę, czyli dać odpór chuliganom, którzy na przykład na uniwersytetach dewastują życie akademickie, uniemożliwiają normalną realizację podstawowych funkcji uniwersytetu, które wiążą się z nauką i swobodną debatą akademicką. I pod tym względem wydaje się, że Hoppe ma rację, to znaczy można kibicować prawicowym populistom w pewnych ich posunięciach. Ja tutaj jeszcze może tylko nadmienię, bo to nie dla wszystkich naszych słuchaczy może być jasne, że w terminologii amerykańskiej, do której Hoppe się odwołuje, słowo populizm nie ma takich jednoznacznie negatywnych konotacji jak w języku polskim. Historycznie rzecz biorąc, ruch populistyczny w Ameryce bierze się z początków Partii Demokratycznej, tej istniejącej do dzisiaj, i z polityki Andrew Jacksona, prezydenta Stanów Zjednoczonych na przełomie lat 20. i 30. XIX wieku, który krytykował zdegenerowane jego zdaniem elity i przedstawiał się jako obrońca suwerenności ludu, dążył do rozszerzenia demokracji, likwidacji różnego rodzaju cenzusów wyborczych, które wtedy funkcjonowały, bardzo mocno eksponował swoje ludowe pochodzenie. Z tego powodu bardzo długo populizm był cechą polityki Partii Demokratycznej, też było właściwie aż do połowy XX wieku, kiedy zaczął się kształtować ten obecny podział na demokratów i republikanów, mniej więcej odpowiadający naszemu podziałowi na lewicę i prawicę, gdzie demokraci są bardziej na lewo, a republikanie bardziej na prawo. Demokraci, których tożsamość zaczęła się w ten sposób kształtować mniej więcej od czasów New Dealu Franklina Delano Roosevelta, zaczęli być przedstawiani w latach 50. XX wieku przez polityków republikańskich, takich jak Richard Nixon na przykład, czy słynny Joe McCarthy, ten od McCarthyzmu, jako partia jajogłowych, jakichś inteligentów, profesorków z wielkich miast. Natomiast republikanie, którzy
którzy dumnie przejmowali tę etykietkę populistyczną, mieli być obrońcami takiego amerykańskiego everymana, zamieszkującego jakiś mniejszy ośrodek, wiernego konserwatywnym religijnym wartościom. I wtedy dopiero populizm zaczął być kojarzony z tym, czym się teraz kojarzy, czyli z prawicowym populizmem, czyli tym strasznym widmem, tym strasznym zagrożeniem, które jak miecz Damoklesa wisi teraz nad demokratycznymi państwami. Wcześniej natomiast populizm wiązał się raczej z polityką lewicową, demokratyczną i generalnie oznacza w takim fachowym znaczeniu atakowanie elit jako zdegenerowanych przy jednoczesnym odwoływaniu się do poparcia i interesów prostego człowieka. I coś takiego jest jak najbardziej do pogodzenia z libertarianizmem. Libertarianizm ostatecznie jest przecież antypaństwowy, jest też w tym znaczeniu antyelitarny, że bezkompromisowo kontestuje władzę elit politycznych i ich, jak mówi Hoppe, intelektualnych ochroniarzy nad przeciętnym człowiekiem. Stąd też taka retoryka populistyczna jest jak ulał pasuje do moralnego i politycznego przesłania libertarianizmu. Nie ma niczego zdrożnego w jej stosowaniu. Też trzeba pamiętać, że wiec polityczny czy jakieś inne tego typu wydarzenie rządzi się zupełnie innymi prawami niż debata akademicka i obowiązują w takich okolicznościach inne rygory metodologiczne, że tak to łagodnie ujmę. To, co jest w koncepcji Hoppego bardziej problematyczne, to jego ewidentna sympatia dla ruchów skrajnych prawicy, tak skrajnej prawicy, takich jak amerykański alt-right, alternatywna prawica. Co może mieć taki negatywny skutek, że tożsamość ruchu libertariańskiego będzie się rozmywała i będziemy mieli do czynienia z pewnego rodzaju zamieszaniem, w którym libertarianie będą porzucali swoje pryncypia i zbyt mocno przejąwszy się postulatami skrajnej prawicy, która jednak jest czymś przecież zdecydowanie odmiennym od libertarianizmu. Natomiast sama ta koncepcja posługiwania się w niektórych sprawach prawicowymi populistami, czy w ogóle przejmowania populistycznej retoryki przez libertarian ma swoje zalety, tak bym powiedział. Myślę, że na tym możemy dzisiaj zakończyć. Bardzo dziękuję Ci za dzisiejszą rozmowę. Także serdecznie dziękuję. Jeśli są Państwo zainteresowani twórczością naukową Norberta, to w opisie tego odcinka znajdą Państwo link do jego strony w ResearchGate, gdzie można znaleźć jego publikacje naukowe. Oprócz tego proszę pamiętać o tym, że na stronie dołączmises.pl można otrzymać elektroniczną wersję książki Teoria socjalizmu i kapitalizmu Hansa Hermana Hoppego, dzisiaj wielokrotnie przywoływaną. Wystarczy zapisać się na nasz newsletter i otrzymają Państwo książkę jako PDF, EPUB lub MOBI. Oprócz tego zachęcam jak zawsze do subskrypcji naszego kanału na YouTube i do tego, żeby wszelkie swoje opinie czy pytania do naszych gości zostawić w komentarzach. Dziękuję Państwu za uwagę i do usłyszenia.